Kongres odbywa się w murach Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Po raz pierwszy w historii Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego. Stało się tak dlatego, że powstała tu nowa sekcja neuropsychologii i sportu, której prezesem został pan rektor Artur Ziółkowski. Konferencja, po pierwsze organizacyjnie, jest fantastycznie przygotowana. Skupiła blisko 300 uczonych z całej Polski, z czego na referatach prezentowaliśmy prace najnowsze, na posterach też nowe, ale bardziej wykonane testami papierowymi. Jeżeli chodzi o nowości, po pierwsze zaprezentowaliśmy po raz pierwszy możliwości poprawy szczytowego przetwarzania w sporcie. Pokazaliśmy nową erę diagnostyki mózgu, między innymi potencjały związane ze zdarzeniem, które pozwalają na ocenę pracy mózgu w milisekundach i które pozwalają na neuroprofilowanie treningu sportowca, bo myślę, że to jest najważniejsze, bo to jest najnowszy dział, i które pozwalają na ocenę tego treningu, tego szczytowego przetwarzania informacji. Przyjechali goście z zagranicy. Wydarzeniem chyba swoistym był przyjazd dyrektora bazy danych informacyjnych z Instytutu Mózgu Ludzkiego, profesora Andy Millera ze Szwajcarii. Tam znajduje się baza danych ze zdrowych mózgów, normy tak zwanej, i to ma kapitalne znaczenie dla porównania wyniku uzyskanego od indywidualnej osoby, przykładowo od sportowca, czy od chorego, czy od osoby zdrowej innej, i porównanie ją z bazą, gdzie dla jej wieku, dla jej grupy wiekowej znajdują się wyniki dla normy. I wiemy wtedy, ile ona się różni od normy w zakresie poszczególnych pasm widma i jak ją można trenować, tą osobę. Na kongresie prezentowano też referaty pokazujące neuroterapię, ale rozumiano bardzo nowocześnie, szkoły warszawskie, krakowskie, lubelskie, wrocławskie. I ja myślę, że ten kongres na Państwa uczelni jest swoistym przełomem, jest pokazaniem nowego okna wagi ciała, roli ciała w rzeźbieniu funkcji poznawczych, roli treningów, które Państwo proponujecie. A my możemy pokazać, co one robią dla procesu poznawczego, dla szczytowego przetwarzania, dla trenowania kadry olimpijskiej czy mistrzów sportowych. 22 listopada 2015, 18. Kongres Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego. Jak widzicie Państwo, jesteśmy w trakcie sesji posterowej kongresu, na której młodzi naukowcy najczęściej prezentują swoje prace. Mamy kilka prac z zakresu neuropsychologii sportu, związanych z triatlonem, z badaniem nastroju w dyscyplinach sportowych, z neuropsychologią pozytywną. Ale krótko o kongresie. AWFIS w Gdańsku zorganizował 18, czyli już pełnoletni kongres Towarzystwa Polskiego Neuropsychologicznego. I ideą organizacji tego rodzaju przedsięwzięcia naukowego jest wprowadzenie narzędzi neuropsychologicznych, narzędzi związanych z neurotechnologiami do pracy psychologa sportu. Ja krótko powiem, że oprócz tego kongresu my dokładnie 1 grudnia otwieramy laboratorium neuropsychologii sportu z prawdziwego zdarzenia na najwyższym europejskim, może nawet światowym poziomie, w którym zakupiliśmy sprzęt do neurodiagnostyki, neuroterapii, i w którym będziemy wykonywać zarówno badania diagnostyczne i treningowe sportowców, które pozwolą im przygotować się do różnego rodzaju startów podczas zawodów.